Siemanko, witajcie w mojej dżungli. Dzisiaj będzie Hekarim pod Predatora, obiecałem ten pik. W sumie go już tak, miałem go w presonie sprawdzić, ale jakoś nie wiem, uciekł mi. Bo dużo junglerów nagrywałem i jakoś ten Hekarim, albo nagrałem już nawet? Nie, chyba nie było Hekarima pod Predatora, był Udyr pod Predatora i Hekarim to jest taka chyba właśnie jedyna postać, dla którego ta runka działa. Dostała buffy z tego co pamiętam ostatnio. Zagramy sobie właśnie koniem, musicie mi tu pomóc. Już widziałem, że na czasie się reportują. Vayne jest wkurzona, bo dostała Urgota na supporcie. Mogło być gorzej z tego co wiem. Mogło być gorzej, więc się nikt nie martwi. Tylko ten Urgot, on będzie mieć problem z dobijaniem, bo to jest wręcz postać chyba mimo wszystko, nie? To nie będzie miać tego pasywu dodatkowego. Zagrałem sobie może pod Letality. Pod Trinitkę oczywiście, przed jungle itemem, tak się chyba zawsze Karima grało. Znaczy jak on sobie radzi w ogóle w tej dżungli, bo ja wam powiem, że... Nie grałem dawno. A też jakoś go w ogóle nie widziałem, więc obstałem, że nie jest to jakiś taki super broken build. Mógłbyś uderzyć mnie jeszcze raz, ziomek, gdyby się nie stało. Teraz sobie wezmę te włóź i powinien fajnie uleczyć na tych kurczakach. Jakiś cooldown ma zwiększony tyku. Albo mi się wydaje. No, kurczaki robi spoko. Ma gorzej z tymi takimi pojedynczymi kampami jak Grump i tak dalej. U nich jest Shivanka. Fajny nick ma ten Akalim, Akaperosław. Mi się podobało, tam jest ukryte, znaczy ukryte, nie ukryte, ale blisko jest do mojego imienia Kasper, więc Kaperosław mi się podoba. Mogę tak kanał nazwać na YouTube, a nie jakiś logopeda. Kaperosław 9.3 na przykład, Kaperosław 12. No, widzę, są problemy z maną, może od blue lepiej byłoby zacząć. I dobry basic logopeda, na pewno nie zmisowany. No, będzie ciężko z tym, się tak śmieję, ale... Iść na tego topa? Czy dżunglę zrobić? Wolałbym dżunglę zrobić, ale tam jest ostra jatka z tego co widzę. Dobra, i dałem Kaperosław FB, to jest wszystko zaplanowane. Świetnie, tak miało to wyglądać właśnie. Myślałem, że nie freshować, ale... No jakoś obrażeń nie było wielkich, jeśli być szczery. Ups, ups. Wow, wow! Dobra, to ja bym to przepuszczał, ta Shivana dobrze myśli. Nie mam z nią szans się wymieniać. Chociaż nie trafiło E, to sporo obrażeń traci tak naprawdę. Milenierzy się powypieprzali i my sobie tu przyszliśmy. Ona jest od jednego kampa więcej. Ja pierdzielę, to jest w końcu Shivanka z tym swoim pushingiem śmiesznym. Też chyba wszystko zużyłeś jako, no. Jako pod klepto. Jako widziałem też był w komentarzach, więc też nagramy, spokojnie. Strasznie dużo było propozycji. Ja tylko muszę spaniszować tą Shivanę za to, że gra Shivanką, bo nie ma takich dobrych ganków. No w sumie ten Karim... No fajny, ma zawsze ten wjazd za plecy, nie? I kogoś przeciąga tą szarżą, to jest super. A tak to bez tego, to... Ale chyba tego się nie opłaca używać, manę marnuje tylko. Już mam blue z drugiej strony. Znowu maluła ten ziomek, to ja nawracam do niego. Jest to gdzieś teraz, odpalę i wchodzimy w niego. Na pewno nie żyje. Mogę to spuszować, pomóc jej. Tilt, dobrze, to jest główny nasz pomocnik w wygrywaniu gierek. Kaperosław i logopeda razem niszczą ziomków. Zorduję i wracam. Może mi coś ukraść, ale ja chcę jak najszybciej wrócić po... Właśnie nie wiem, czy chyba Shina i buty kupię. Nie jest to najlepszy zakup na świecie, ale mamy przez to już tego Predatora, możemy go zacząć używać. I tak jak mówiłem, ja tak jak grałem Hekarimem, jakoś 2 lata temu, to pamiętam, że omijało się zawsze ten jungle item, nie robiło się go nawet. Raszowało się Trinitkę po prostu, bo ona za dużo daje bonusów dla Hekarima, żeby długo z nią zwlekać. Po prostu ma za duży power spike, o. Power spike, czyli powiedzmy taki mocny moment danej postaci, można to tak nazwać, bo nie każdy też może wiedzieć. Więc po złożeniu Trinitki, czyli mocy trójcy, to jest chyba... Muszę tych polskich nazwy też się nauczyć, bo strasznie dużo ludzi zauważyłem, że po polsku gra w LoL'a. Co mnie nie dziwi oczywiście.
Ja od początku jakoś angielski. Mam 8 sekund. Poczekaj. Wow! Fizło. I to mocno. No bo na to chodzi dodatkowy damage z predatora i dodatkowy damage z pasywa, z tego, że mam więcej AD. Wytywisty. To jest kuń! Napiszemy. No i Tawin wygrywa tą linię, no co na narzeka. Nie wiem, jakim cudem wygrywają z tym Urgotem supportem. Znaczy Twitch jest słaby, ale Zyra powinna tam sama ich porobić, tak mi się wydaje. Wiesz, ta Shyvana w ogóle mi do dżungli nie wchodzi. To jest błąd tego zawodnika. Tak ludzie, pewnie zobaczył gdzieś, ta Shyvana jest mocna, ale ona właśnie o to chodzi, że ona może wchodzić do dżungli bezkarnie, tak czasami nawet. No, mogę to spróbować ukraść. No nie mam many, ziomek. Ja bym sobie tego Reda zrobił. Odpuść, odpuść. On ma chyba szóstkę poza tym, nie, piątkę jeszcze ma. No po szóstce ma te PSP-ki, ma te ganki już dobre, to jej przyznam. Na bota na się nie, w ogóle nie patrzę, bo tam strasznie jest spuszowany ten, ta linia. Blue, no nie wiem czy mu oddać te blue. Jakbym chciał wrócić to z Fage'em już do bazy, więc musiałem to trochę potyrać te miniony. Chyba wezmę tego Reda jednego. Znaczy te blue jeszcze wezmę. Mam nadzieję, że się nie obrazi ziomek. No bo idealnie będę mieć dżunglę. Już nie działa na naszym E, nie? Z tego co pamiętam. Ja chyba działa. Dobra, jest taki, że nie zrobię chyba. Tu nie ma sezony gdzieś. A nie widzę, to będę mieć ciężko z tym. Nie zrobię go, tak mi się wydaje. No nie, no nie bij się. No, na smoku ma takie statystyki podbudowane. Kusiło mnie tam zostać, no ale nie. A mam na Fage'a, no przecież on potaniał, no. Porobiła ją. No w sumie to sakali na szóstym, po szóstym poziomie z 1000 daszy i z tymi obrażeniami. Też 2 kile dostała z tej linii. No ale Kaperosław nie bije mój, bo stracisz w moich oczach. Żeby ci ten nasu jeszcze nie naklepał. Znaczy jest strasznie w plecy, nie wiem co musieli zrobić, żeby to jakoś wrócić do tej gierki. Przygody w ścianie z blue buffem. Na farmie, no dobrze. BG Yasuo 10, panik Świętasus. To już wiadomo co przeżył w swoim życiu. O, idziemy na Ankę. Puru puru puru. Co? Dasz mi się skończył, wiecie? Albo mi się skończył już wcześniej. Nie było to takie pokczamp, jak to. Nie wyglądało to tak ładnie, muszę też przestać tego pokczamp mówić. Nie wyglądało to tak ładnie, jak miało wyglądać, niestety. Chyba mi się skończył dasz, albo ładnie stuna wytajmowała ta Ankę. Musiałem przedłużyć sobie właśnie po prostu dystans. Niestety eko tam był. Tam był. No już tyra tego Nasusa. Się potyram, no bez tego predatora będzie ciężko i bez Red Smite. Ej, tak ma smoka. Ja sobie tylko spuszować chciał. Serio nie sięgło tego miniona? Jeszcze mi troszkę brakuje. Kurczaki powinien robić jak najszybciej, jak wstałem już. Dobre źródło golda to jest dla mnie. Może na bota, ale to musiał na Erkę poczekać. Smite mi się marnuje teraz. Mogę tak przez ścianę przejechać? Chyba nie mam zasięgu, nie? No, nie mam. Kurde, poleciał mu tam, no ale... No, po nich jest. Znaczy zabije, ale nie uratuje go, nie ma szans. Jak tam Shyvanka przyszła, to już na pewno go nie uratuje. Właśnie fakt dalej mi brakuje. Dobra, to sobie sfarmię, bo to się tak zmarnuje.
Mógłbym sprawdzić wiatr tą Zyrę, ale ona pewnie ma snera, nie? Nie wiem, czy to zdożywałem, chyba tak. Dobra, teraz są hajsy. Mamy naszą trynitkę. No i teraz jungle item. Zazwyczaj to... Nie, my nie będziemy robić takiego, bo zazwyczaj jak się tak grało, to się składało... może być ta podka, bo ona jest fajna. To się składało pod... nie umiem się wysłowić, pod zielony upgrade, ten do HP. I wtedy byliście i tankowni w tym momencie gry i mieliście spore obrażenia. I to właśnie było fajne na Hecarimie. Bo już 2 HP wyciągaliście po tym itemie zielonym. No jest 10-4 na ten moment, więc jest okej. Tylko ta Shivanka się tam u nich skaluje. No ale mamy Vayne, więc ona i tak się przebije przez to, jak będzie dobrze strzelać. A też mam przewagę farmy nad nią, nie wiem jak. Pewnie dlatego, że ona nie widzi tego, że ja gankuję i ona powinna wchodzić wtedy mi do dżungli i mnie paniszować za to. To jest podstawowa zasada. Spróbujemy w coś wjechać z Predatora na topie na przykład. Siemanko. No fajne wrażenie. Pomyślcie, jeszcze będę mieć Letality. Jomumu na przykład. Kaperosław, podziel się, nie być taki. A sam stał pod wieżą i coś pisał, nie? No ale no... No po prostu, to co ja mogę powiedzieć? No scenariusz, który każdy miał przecież. Że Nemi Jungler przyszedł, a wasz... Bawił się w lesie zabawkami, no. Odskoczy, nie? Czy powinna przynajmniej. Chyba umrze, no. No nie miałem szarży, nie miałem nic. Ale dobrze, bo i Reda ukradniemy teraz. No teraz to są wrażenia już z tego Shina. Można wrócić. A nie wiem, czy nie ominąć dalej tego jungle itemu. Nie, już nie będziemy tacy chciwi. No Blue Smite jest chyba najlepszy. Red Smite też jest fajny, na ten moment mam przewagę dobrą. Jakie buty? Dobra, na razie nie buty, na razie zróbmy coś takiego. Chociaż mógłbym kupić te buty trójki, nie? To są te movementy. Alactrisy, jak to się nazywają te buty? Jak są proponowanych na przykład tabi bootsy? No te dają najwięcej movement speedu, czyli nam AD jak najwięcej dają. A chcę jemu mu zrobić szybko. To jest logiczne w miarę. Widzę, że potrzebuje ci pomocy. No ja mogę tam wlecieć. A jest ping, dobra. Gdzie jest ta Zyra? Poczekam sobie na bucika. O, poczekam na bucika. W kampie muszę odpalić E, potem Predatora w lecie. Mogę w tę Zyrkę w sumie już wjechać. A ona też gra pod te duszki. Mogę zawrócić, tak mi się wydaje. Chyba jestem w stanie jakoś z tego uciec. Mam flesza. Sądzę, że ona tam dalej będzie pod wieżą stała. Tak powinien stać, no. Niech będzie tak. Tego smite'a powinien przedużywać, ale właśnie go chciałem do ucieczki z podwieży. No to są obrażenia właśnie Karima na stakowane Z i ten wchodzi damage z Shina, czyli z nitki. I bijacie fajną obrażonkę. Fajny ten Karim, śmieszny. Ale właśnie się dziwiłem, że go w ogóle nie widziałem. Co już, awkują wszyscy, serio? Kaperosław tam widzę wpierdziel dostał. 100 staków, ma ten sobie strasznie w plecy, no ale to wiadomo dlaczego. Znaczy dlatego ta Shimana wszyscy tak właśnie mówią, że jest mocna, ale... No na słaby ma te early, no poza tym, że szybki ma clear i może do jungli wejść przeciwnika i szybko coś ukraść, to nie ma super tych ganków, chyba że za plecy wchodzi, no ale to każdy jungler może powiedzieć, że ma świetne ganki, jakąś wchodzi za pleców. Po szóstce to się zgodzę, że ma super tego smoka, bo może kogoś wyciągnąć, jest nieśmiertelny na tym smoku i te spele na tym smoku są tak mocne. Karim też w sumie musi kogoś za plecy wejść. Idziemy do nas z pieseła? Nie wiem, czy ja go porobię. Jak ma R-kę, to może być problem. Chodź, pieseł.
Nie, mam radę, tego na pewno porobię. Co go nie sięgło? Więc musiałem Amerykę zmarnować. Ja sobie tak chodzę tylko i zabiję. Mogę nawrócić jeszcze raz. Wow, wow, wkurzyła się. Dobicie ją, dobicie ją. Nie mogę już tak... Szybko! Ucieczka spod tej wieży. Nie, nie, już nie będę tak greedy, bo nie widzę tego Twitcha. Śmieszne to było nawet. Splash, Blue Smite. Powinien się wyleczyć, nie? Nie zabije mnie to raczej. Całe szczęście nie. No, fajny jest. Fajny jest ten koń. Jeszcze raz jemu kupimy. Zobaczymy, jak będzie zapieprzać pan koń. Buty to ja mam bardziej mercy chyba złożył w tej gierce. Chociaż złożymy te Swiftnessy służy. No to już sprzedam, kupię te Swiftnessy. Że zobacz, jak to będzie wyglądać. Niestety pewnie całego buildu nie zrobię, bo jeszcze musiałem Glorię pewnie złożyć. Jezus, jak koty krzyczą za oknem. Zaś jakieś okresy godowe są. No, ostatnio to jest zmora. Jest Infernal w ogóle. Ej, tam ta Shivanka ta na 100% będzie. Mam przewagę w levelu? Jedny poziom. Wow! Ale smite'a mi rzuciłem. Ja sobie mogę uciec i nawrócić teraz w ciebie. Boję się to trochę robić, bo nic nie widzę. No powiedzmy, że to zrobię. Mam R-kę jakby co do ucieczki. I smite'a mam, więc mogę to robić. Tu są chyba na topie, są wszyscy. Dobrze, że nie wyczaiłem, bo ona ma te bonusy z tych smoków. Umiem zesmajtować, ale jakoś nie widziałem potrzeby. Ten smajt mi się przyda do komba. Już predator jest z powrotem. Tego Twitcha bym sobie tak chciał wjechać. Ładny jest ten skin, ten Worldbreaker. Podoba mi się. 10 sekund i gdzieś wchodzimy zaraz. Co jest z tymi kotami? No ja pierdzielę. Nie wiem, niech kotek napisze w komentarzu, co jest z kotami. Wow, wow, wow. Pewnie myślisz, że wygrałaś. Co jak ci powiem, że... Turu tu, turu tu, turu tu 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 tu. Turu tu, turu tu, turu tu 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 tu. Co? Ona zdożywała moją merkę, czajcie to? Nie mogę w tym stać. Ej, ledwo co ją zabiłem. No, to jest bazowe statystyki Shivanki mocne. Ale chyba moją merkę zdożywała swoją merką. Nie wiem, jak to zrobiła, ale tak mi się wydawało, że obrażeń zadała. Ona bije magiczne obrażenia, ale tam bazowe jakieś są zawsze. Fajny koń. Najlepsza farma w drużynie. No, dla Kapelusława musiałem tą gierkę wygrać. Docencie to, że nie gram rankedów, tylko nagrywam jakieś postacie śmieszne. O, to byłoby najlepszy ten upgrade. Myślę, że go nawet złożę, on jest sam w sobie, jest dobry. You are chicken. Może KFC lubi ten. O, gosu, gosu. O, też mi się bał wbić w taką ze stunem. Ja czekam dalej, bo czyli zrobię tą dżunglę, już nie będę nudzić, tylko tego reda jeszcze zrobię. Te koty mnie już wkurzałem, zaraz to idę okrzyczeć, te koty. O, tam są jakieś walki, mnie tam nie ma, też mi się to nie podoba. Pieseła goniam. No, jest dla nich jakaś szansa, no. Nie mają, wiesz, to jest bardzo duży minus dla nich. Ja mam sobie w tą zyrę tak, dla zabawy. O, chyba nie dolecę. A chociaż... No, znowu bez szarży doleciałem, to jest świetne. Świetny pomysł, tego bez szarży dolatywać.
Ciało mnie tam gdzieś ktoś wywalił. Mógłbym nawrócić w nią. No, jestem 12-0, bo się sfidował, sfidowałem się na susku. A nie powinien tak się, tak za dużo dżungli mi ta szymanka do sobie, tak jak wam mówiłem, to nie powinno tak wyglądać. Jesteś pewna, koleżanko? Serio, znowu mi się ta szarża skończyła. Zgridowałem się za plecy. Wyciągnąłbym ją, ale cofajcie, cofajcie, ziomeczki moje kochane. To nie wygląda dobrze. O, wrócił w nich. No, takie trochę to było... Czy nie masz tyle AP nawet, żeby ich tam wybombić, tak mi się wydaje. I tutaj nie ma jakby co, tylko sobie tak przechodzę. Zielonek piknął na susa, który jest właśnie podatny na te ganki przed szóstym. Ma tego Witcher całego, że ktoś tam nazywa, tą klątwę, która fajnego slowka daje, a tak poza tym to nie zrobi. Teraz pytanie, czy idziemy jakieś full movement speed buildy? Jakby Bletality jeszcze pocisnąć, zobaczę jak to by wyglądało, jakbym sprzątnął tego Zyre, Ankę albo Twitcha, jakby to wyglądało. Teraz mam już full przedmioty do tej zabawy. Ojej, ojej, ja wam tego nie wybaczę, ziomeczki. Dobra, to źle robię, muszę użyć najpierw Predatora. Potem tego i teraz E dopiero. No, teraz to lepiej wygląda. Bo E ma mały, czyli szybko trzeba to użyć tego. Tak wydaje, że możecie sobie latać na tej szarze, ale to się szybko kończy mimo wszystko. O, na topie jest zabawa. No co, jakieś 3 sekundy to są tylko. Shutdown za Twitcha, serio? 8-8 ma ziomek, co to? O nie, spowolniony jestem. Nie wiem, jak te koty słychać, to sorry, wybaczcie mi, nie wiem, co my tam robimy, jakieś może igrzyska śmierci. No to nie ma szans, żeby coś się stało temu kotu, bo to z ulicy nie ma nawet. Może mnie zespnąłeś. Dobra, nie za 1000. Za tysiaka dostała. Mam już na daska, to ja sobie wrócę, dajcie mi wrócić. Zwolą mi? Spoko, no ja tak ucieknę, jakby mnie złapali. Musimy jakieś mocne cyceki chwycić. Dobra, mamy na daska. Może być ten, mogę tego pinka kupić nawet. Chyba tam jeszcze mój stoi gdzieś. To jest mój? Ale idź. O, Cloud. Jedna z niewielu sytuacji, gdzie Cloud jest fajny. Bo zazwyczaj jeszcze wam ten movement speed wejdzie przed uderzeniem z... Bo jak ktoś was dobrze zaatakuje. Więc zrobimy tego Clouda, bo to jest dobry smoglanes. Już chyba coraz szybciej spada ten cooldown, mi się wydaje z tego. Wjechał mu coś, ale już widzę jak taka kupa stoją, a to nie jestem dobry w takich walkach. Chyba, że moja drużyna by coś wytankowała. Kurde, no wjechałbym w coś, ale też bym musiał stąd tutaj gdzieś wystartować. Tak w pięciu nie chcę, to mógłbym z to płacza kupić, coś takiego zrobić. Może na tą zyrek ktoś się rzuci. O? Co się stało z Twitchem? Może bym coś takiego śmiesznego zrobić. Tylko żeby ta Anka nie miała stuna wtedy. Oni odpuszują dobrze. A proszę mnie zostawić. Ło, złapała mnie. Zerkuję. Dobrze rzuciła. Wow! Asysta! Się wycofam niestety. No nie mam w ogóle rezistów, to boli trochę. Kurde, kusi mnie zrobić ten full movement speed build. Wiecie, ja zrobię, bo ja rzadko mam okazję go zagrać.
Potrzebuję teraz w takim razie Glory. Gloria to jest to. Może być coś takiego. Znaczy ciężko będzie to złożyć, bo się coś już zaraz się poddadzę. Ile tam wyciągasz? 9,20 widziałem najwięcej. Bez Predatora. Jeszcze z Predatorem zobaczymy. Kto ten Twitch chce reportować? No i dobra, to kończą. Nie będę już was tutaj zanudzał. Ale fajne, coś polecam. Znaczy, Hekarim. Tylko boję się, że jak mój idlin nie pyknie, to jest taki trochę mech. Bo ani nie będzie mieć tych obrażeń, szybko nie zrobi tej trinitki. Ale po trinitce, jak dacie ją jakoś tak w miarę szybko zrobić, to jest kosa, sami widzieliście w sumie. Ale przed tym takie właśnie mech, niestety. Mogę w turę dbiać, no za 800 w turę dbiałem. Patrzę, ile on ma armora, jaką ma redukcję, to jest dobry wydry. Predatora jeszcze sobie chciał zrobić 16 sekund, ale chyba mi nie pozwolą. Pozwolą mi? Nie, oni się już poddali. Chociaż. No 7 sekund, no to mi już dacie, musicie zrobić, bo chcę zobaczyć, ile wyciągnę teraz. Tu jest linia startowa. Tyle, na 918 się zacięło. Dobra, to był Hekarim w dżungli. Chcieliście, to macie, pod Predatora, pod budzik ulepszony. Zawsze na kolejne odcinki, pamiętajcie o ocenie materiału, trzymajcie się, cześć, papatki.